Ja nazywam się Marcin Dąbkowski, ze mną jest Joachim Snow, a to co widzicie na ekranie to jest Odin, Sphere i teraz ty powiedz resztę nazwy. Leifdrasir. A okej. Okay. Ja nie potrafiłem tego wymówić. Odin Sphere to jest remake gry z PlayStation 2. Tak. Jednej z ładniejszych gier, jakie były na PlayStation 2 i jednej w ogóle, jednego z fajniejszych takich beat'em upów, no bo to jest taka nawalanka. To jest action RPG tak naprawdę. Action RPG z to, że idziesz, wiesz, głównie w prawo i się nawalasz i wchodzisz na te areny pozamykane, gdzie jest masa przeciwników. Znaczy to jest w ogóle fenomenalna gra. To jest Jezus Maria, to jest... Proszę, widzicie nawet, ja tu jeszcze nie mam żadnych skilli, niestety, ponieważ nie wczytało save'ów. Tak, a moich save'ów z Vity nie chciało przesłać na naszej sieci tak, tutaj, tak, więc... zaczynamy tak naprawdę od pierwszego rozdziału, ale może to i lepiej, bo przynajmniej nie będzie spoilerów, takich rzeczy. Tak, bo gra jest bardzo mocno fabułę tam sobie... Tak, tak, to wygląda teoretycznie jak właśnie jakaś taka chodzona bijatyka, natomiast... Tutaj jest masa oczywiście przedmiotów do zbierania, masa rzeczy do nasionka do posadzenia, nie, roślinki do zebrania. Znaczy w ogóle zacznijmy od tego, że jest recenzja Filmwebie, tak. Filmek dał dziewiątkę, więc dziewiątkę możecie... i serduszko dałem tak od siebie. Że serduszka nie widać przy recenzji, ale jest serduszko, wiecie, w jego profil. No więc tak, zacznijmy od tego, że w Odin Sphere to jest gra ze schyłku tak naprawdę PS2. Końcówka tak, PS2. Końcówka PS2. I ta gra była ładna już na PS2. To jest takie The Last of Us PS2 po prostu. Tak, w sensie w 2D tak. Oczywiście, ale to była gra, która była określona jako po prostu najpiękniejsza absolutnie pod sam koniec jeszcze istnienia tamtej generacji. No, grę zrobiło VanillaWare. To są ludzie, którzy zrobili Odin Sphere. Zrobili z ostatnich gier Dragon's Crown, które wyszło na PS3 i na Vita. Zrobili też Muramasę, która wyszła na Wii i na Vita. No i jeszcze Grimoire chyba, to też jest tak. Ich. A teraz pracują nad nowym projektem jakimś, z jakimiś takimi cybernetyczno, coś tam, takie klimaty trochę cyberpunkowe. Więc to będzie ich nowa gra. Odin Sphere zaczyna się wszystko w pokoju niejakiej Alicji, która tak, po prostu... sobie siedzi na strychu ze swoim kotem Sokratesem. I czyta książki. Czy to już za to, żeby wziąć kota, nie? I usiąść z nim. I usiąść z nim na fotelu i on sobie będzie mruczał i tam drzemał tobie na kolanach, to już jakby... no, tutaj, i to słuchajcie, jeżeli wam się wydaje, że to co ja robię to jest jakieś tam takie widowiskowe, to nic nie wiesz, Kicie Harrington. Ponieważ to jest początek gry, my nie mamy jeszcze żadnych skilli. Tak, tak. A nie przepis. Za do przepisów dojdziemy. Tak, zaraz dojdziemy. No więc ona sobie czyta te książki, ta Alicja. Na początku mamy książkę historię Gwendolin, czyli córki Odyna. Potem dostajemy kolejne historie z różnymi bohaterami. One się przeplatają między ze sobą, ci bohaterowie, tak? Ona spotyka pozostałych, to wszystko jakoś tam ze sobą. Tak, ona tutaj będzie na przykład będzie wyswatana z takim Oswaldem, którego na przykład poznamy dopiero za jakieś 30 godzin gry, bo tak w ogóle chodzona bijatyka niby, natomiast każda z tych ksiąg to jest około, tak, overkilla zrobię. 8 godzin to nie około, no 8-10 godzin powiedzmy, zależy czy chcecie wymasterować, bo teraz jest też tak, że w tej ulepszonej się rzeczy wersji, o, mamy wartość punktową, która jest przeliczona na te eski ABCD. No i warto robić eski, dlatego że wtedy dostaje najlepsze nagrody i jeżeli chce się wymaksować wszystko i mieć ładną platynkę, no to... Na też przykład, trzeba zdobyć eski. Tak, przynajmniej w niektórych rzeczach, bo czasami jest, nie zawsze jest tak, że dostajesz tylko monetki, czasem dostajesz na przykład jakiś tam przepis unikalny czy inne tam rzeczy. Tak, bo to jest właśnie fajna rzecz, czyli punkty doświadczenia. Mamy levele, za levelowanie otrzymujemy specjalne... jakby punkty, którymi potem możemy rozwijać swoją postać, mamy pasywne skille, tak. Są też aktywne skille, które to jest znajdujemy. Tak, to zróbmy szybko tę roślinkę, ponieważ możemy sadzić roślinki i mamy też tutaj coś takiego, co się nazywa fozonami. Za fozony wykupujemy sobie na przykład ulepszenie do naszej broni albo nowe skille, znaczy ulepszenie do skilli, bo skille tak naprawdę musimy znaleźć gdzieś na mapach, albo dostajemy też za przechodzenie niektórych map. No i kiedy sobie te fozony wypuścimy, powiedzmy, z naszej broni, to wtedy one jakby sprawiają, że rośnie sobie roślinka. I musimy chwilkę poczekać, zaraz będą te malinki. Jest też roślinka, która rośnie owce. Daje owce, tak. I za jedzenie roślinek dostajemy punkty doświadczenia. Tak, i tutaj widać na przykład jest na dole, że 30 punktów doświadczenia, maksymalne apeki za plus 2, no i oczywiście odnawia nam życie. Przy czym... Na początku to można tam, nie wiem, machnąć ze dwie takie maliny. Można dlatego, też bulkowo je jeść. Tak, dlatego że tak, to kwadratem. Natomiast dobrze jest potem chomikować trochę tych nasion i tych różnych rzeczy, ponieważ z czasem będziemy znajdować
A, tu są gadki tylko, to idziemy dalej. Ponieważ z czasem będziemy znajdować nowe przepisy kulinarne, ponieważ się gotuje w tej grze. Tak, jest sobie taki jeszcze... królik, którego możemy zawołać dzwonkiem. To nie jest królik, to jest puka. No puka. Możemy go zawołać dzwonkiem i wtedy... warto kupić, bo człowiek się wtedy tak, nie martwi. To pokazuje na mapie wszystko, co jest do znalezienia wtedy. Tak, tak. Poza ukrytymi obszarami. Tak, są ukryte też te ale skille. Z drugiej strony, właśnie, to może skoro gadaliśmy o skillach, to pokażmy... Znaczy tego nie było w Odinsfirze w ogóle. Weź trochę oddal, to będzie lepiej widać. Tego nie było w Odinsfirze, teraz jest jakby przebudowane całe jakby powiedzmy no drzewka jak drzewko. Trzy drzewka i główny nasz ten Cypher, bo Cypher to jest ta broń, która ma jakieś tam specjalne kryształy, które właśnie zbierają fozony, fabuła. Więc tak, więc możemy upgrade'ować Cypher sam, dając mu te fozony. Możemy upgrade'ować poszczególne skille aktywne, które tu mamy, a na dole jeszcze tak, na samym... Tak, jeszcze zaraz, zanim do tego przejdziemy, to na przykład właśnie macie tutaj, że gdzie można znaleźć w... Tam, prawda, no to jest jakiś tam rozdział gry, nie? I że za wykonanie całego tego, na przykład... Tutaj nie wiem czy, aha, tego nam nie pokaże. Dopiero chyba jak się dotrze dalej gdzieś to... Dopiero jak się dotrze, ale chodzi o to, że jak, nawet jeżeli coś jest sekretne, to i tak jest jakaś tam wskazówka, na przykład tam, gdzie są trzy te... Nie, jeszcze nie ma, mój drogi, bo... Nie jest... ma pasywnych skilli jeszcze, bo one są dopiero później. No, tak, tak, no bo no niestety tak. Nie ma save'ów, nie ma... Nie ma lączek, nie ma czasu. Właśnie o to chodziło, że są aktywne skille, które przypisujemy pod kółko i kombinację krzyżaka. Ewentualnie jak wciśniemy L... Jak kiedyś tam wciśniemy L1, to wtedy nam się lista cała pokazuje. Tak, też. A są też o, właśnie... O, to jest właśnie, zaraz będzie. O skillach. Tutorial, Chryste Panie. No i jeszcze kwestia tego jedzenia. Właśnie chciałem powiedzieć, że jestem puka, którego się zwołuje dzwonkiem. On przychodzi z worem i rozstawia nam restaurację. Tak. I my zbieramy przepisy w trakcie gry. On te przepisy bierze, potrzebuje oczywiście składników do tego potrzebnych i gotuje nam różne rzeczy, które dostajemy masę expa. No masę jak masę, ale na pewno więcej niż byśmy zażarli samą. No słuchaj, za jakiś tam owoc w polewie dostałem chyba 30 tysięcy expa, nie? To wiesz, to trochę tego jest. O, mamy właśnie pierwszego skilla. Przypisz go pod kółko. To na L1 przypisujesz. Tak, no wiem. Ach, tutorial. Ale tak już... ładny jest ten tutorial. No. Znaczy nie, no gra jest taka, że no urywa, nie? I robi robotę. Proszę. I przypisz go pod kółko. Nie, najpierw muszę się dowiedzieć, co to robi. Że mogę przypisać pod kółko. Dobra, jest. Teraz jeszcze tylko przeciwników. L1, aha. Też ładnie wyglądają te skille. Super! Udało nam się zakończyć tutorial dla skilli. Tak. Proszę, meatboss. O, widzisz, coś fajnego przynajmniej będzie. A my jeszcze są mikstury, które możemy rzucać. Mamy aktywną pauzę, że sobie po prostu na chwilę blokujemy i... Pokonaj konia, pokonaj, pokaż mu. Pokaż mu, gdzie konie zimują. Tak. Teraz go podpal jeszcze, pokaż skilla. Mhm. Z tymi miksturami też jest fajna rzecz, bo tak na początku je zbierałem i zaczynało mi brakować miejsca na te mikstury. I dopiero potem rozkminiłem, że można je ze sobą miksować, dwie takie same mikstury, bo miksując różne rzeczy ze sobą, mamy na przykład materiał i owocki, tworzymy coś. Jest trochę też za dziewiąty poziom alchemii jakby, nie? Tak. I jeżeli wciąż wydaje wam się, że... A, ja jeszcze żyję. Jeżeli wam się wydaje, że to jest właśnie jakby widowiskowe, to no nic nie wiesz i on jest snuł, dlatego że... Znaczy, później to wygląda człowiek... pięknie, nie? Tak, 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 ale później jak zaczynasz walić te wszystkie skille, no to co się dzieje na ekranie... No ja ci powiem, że wersja na Vita, ona nie wygląda tak ładnie, no też są z wiadomych względów, na Vita nie jest taka mocna. Jest mega płynna, czasami się zdarzają, jak już jest naprawdę masa rzeczy na ekranie, gdzie zdarzają się dropy, ale i tak jest po prostu tak, no tam masz kwestię kolorów, że ten ekran Vita dużo daje, nie? Plus wersja na Vita jest chyba najtańsza z tych, bo tak, bo... Jest wersja na PS... Nie, wersja na PS3 jest 10 zł tańsza od wersji na Vita, a wersja na PS4 jest 100 zł droższa od wersji na Vita. Okay. Ale nie ma problemu, możecie zagrać na PS3 i to dalej jest wciąż fenomenalna gra, nie? Tylko będzie działała 720p. Więc jakbyście na Xbox One grali. Albo na laptopie, twierdząc, że laptopy nadają się do gamingu. Ja tak kiedyś uważałem, ale potem Tadek Zieliński się pojawił na drodze w moim życiu. Cześć Tadek! I wybił mi Tadek z głowy, że nie ma czegoś takiego jak laptop do grania. O, mamy jeszcze equipment.
Tak, tak. W sensie uposażeni. Uposażeni. Nie, ekwipasz tylko ten. Ohendustwo to jest. Ohendustwo. Zwiększyć się życie. Tak, o, tak, pięknie. Tak. Znaczy ja od razu mówię, że jakbyście grali, a polecam naprawdę, to jest świetna gierka, to nie warto kupować equipmenta żadnego. Zbierać i tak, najlepsze. I tak będzie prędzej czy później, coś tam się ogarnie, nie, to w tą stronę. O, tam no jest kolejny skill i jeszcze są trzy skrzynki i jakiś papierek. Tak. Za te zbieranie papierków też są trochę. A właśnie, co do tych skilli pasywnych, bo tu będzie pewnie ten pasywny. Co do tych skilli pasywnych, to też jest nowość, dlatego że wcześniej takowych nie było. Ponieważ każda postać generalnie po prostu rozwijała się tam z biegiem fabuły. No i każda tam miała, nie wiem, że więcej fazonów złapie, czy tam jakieś inne zdety. Natomiast teraz faktycznie jak się gra, powiedzmy tam, później będzie drugi rozdział, to będzie Corneliusz, potem Mercedes i tak dalej, inne postacie, które się tutaj też pojawiają, czasami z nimi walczymy też, to ten, no chodź, to będą miały różne jakby te pasywne dodatki, nie? Że nie będzie się czuło, że jednak niby są różne, a każda taka sama. Czy w ogóle cały styl walki też jest inny, tym Corneliuszem zupełnie inaczej się gra. Tak. Nią możesz podlatywać, on ma tą fajną opcję takiego uderzania w dół na tym swoim mieczu, nie? Tak, nie, no on bardziej fruwa też, nie? Jest latającym królikiem. Puką. No. To jest śmieszne, tak, bo to są oczywiście antropomorficzne króliki, ale on ciągle mówi o sobie per beast, nie? Czyli, że jest jakby, wiesz, bestią, czymś obrzydliwym. No, ale ma taki... smutną historię. Tak, nie, to jest naprawdę tam rozrywająca no. I porywająca, nie? Bo to w ogóle historia. Właśnie te historie tych postaci też są takie, że tak... to nie jest Double Dragon, że o, porwali mi dziewczynę, muszę jej się uratować. Znaczy, koniec końców chodzi o to samo, ale to jest... Ale to jest jednak baśń, a nie no, takie pierdu, w sensie baśń z całym jakby dobrodziejstwem inwentarza, czyli też takimi dętymi, patetycznymi czasami tekstami, nie, że tam och, twoja miłość jako te gwiazdy na niebie ocaliła moje marne tam coś tam, nie? Tu masz brzmi trochę tak no festyniarsko, ale... Czy tu masz takie typowo japońskie potrzeby akceptacji, wiesz... Tak, no to zabawa w egzystencjalizm po japońsku. To jest taki tak, standard. No. Historia Gwendolyn to jest właśnie cała ta... zabawa w... Nie, musimy się cofnąć. Ale też jest masa świetnych tutaj patentów w ogóle. Na przykład są etapy, gdzie mamy duchy. O Jezus, i, nawet mi nie mów, nienawidzę. I albo chodzą takie kościotrupy no, z latarniami. I albo trzeba po prostu chodzić obok tych kościotrupów i wtedy dopiero rzucić, ten, tak. Albo rzucać specjalne czarze, móc atakować te duchy. Jak one znikną, znowu jest problem z tym, nie? Więc tu jest masa po prostu patentów naładowana w tej grze, nie? Także... W ogóle, jak się zginadził pingwinom. W ogóle no. Jak czytałem sobie o Odinsfirze, jak mi się ściągał na Vitę, to wyobraź sobie, że ta gra wyszła 3 miesiące po zapowiedzi. Tak? To jest w ogóle ten, tak, oni ją zapowiedzieli, a po 3 miesiącach ona trafiła do sklepu. Już. No to chyba dobrze, nie? No, więc tam sobie ją, wiesz, Vanillaware i Atlus tam robili sobie. Będzie jakby ten, co, to gramy na poziomie normalnym, a nie easy, nie? Żeby nie było. Kto gra na easy? No ty. Ja nie gram na easy. Ty grasz na easy. Sam jesteś easy. No właśnie. Dobra, słuchajcie, dojdziemy do bossa. Chyba ty, może... chyba ciebie. Chyba tak. No, teraz będzie boss fight, na boss fight zakończymy, bo to jest w ogóle taki, no, taki mega tutorial. Tu jeszcze jakby za bardzo nie wiadomo, o co chodzi, tak. Czemu ona ma skrzydełka. Kto jest jej ojcem? Kto wrobił królika Rogera? Jezus, ale ten film był dobry. No. Za każdym razem jak widzę jakąś animację w stylu, nie wiem, właśnie Zwierzogród ostatnio, mi się sobie orany albo sobie obejrzał królika Rogera znowu. Tak, wiem, trudny, tak. Ja wczoraj na tym portalu plotkarskim, najpopularniejszym, co się nazywa tak jak piesek, Mercedes. To nie jest Mercedes, to jest jej matka. A, matka Mercedes. Stylowe ma dobrą. Dobra, skipniemy, żeby spoilerów nie było. Więc na tym portalu czytałem właśnie o jakiejś pani z USA, która z pochodzenia jest Szwedką, która chce się zamienić właśnie w tą... Wiewiórkę? Nie wiewiórkę. W tą właśnie z królika Rogera, tą babkę. A, Jezus Maria, widziałem. Tak. No, Jessica Rabbit. Tak, Jessica Rabbit. Oczywiście Pudelek nie byłby sobą, gdyby nie wyciągnął też, że nasza polska Lola Bunny, czyli Małgorzata Rozenek. Ale pięknie. Pięknie to wygląda, Jezus Maria. Zaraz mnie połknie, albo i nie. Tutaj w ogóle wiecie to, ja to tak robię Wulkan trochę bardziej... Mówi.
Ja to robię tak trochę bardziej dla picu, że przelatuję za plecy, ale na przykład właśnie Korneliusz ma takiego skilla pasywnego, że jak się przedostaniesz za... Chyba ona też zresztą, no, to żarło mnie. Że jak się przedostaniesz, wiesz, za kolesia jakiegokolwiek, no to walisz tam z aksa podwójnie, nie? Rzuć mu te czary. Co on wypluł? Śmieci. Po co jadł śmieci? Nie wiem. Mi się raz pofarciło na boss fightie, bo już tak porządnie dostałem w tiry, nie? I rzuciłem tego, no, truciznę rzuciłem. A tą toksin. Tak, i słuchaj, i zanim ja się ogarnąłem, tam zjadłem, żeby, wiesz, podleczyć się, to ta trucizna go dojechała, tego bossa. Tak powolutku go dojeżdżała, tam wszystkich jego kompanów też wytłukła i w końcu jego złapała, nie? Ja się kończę leczyć, już tutaj gotowy jestem do akcji. O, nie ma go już, nie? O, fiku. No. Nie, są trudne, ale to na przykład trudna jest kampania Mercedes, dlatego że to jest postać, która się faktycznie zupełnie inaczej gra, bo ona strzela z tej kuszy swojej, nie? To jest córka właśnie tej królowej elfów, którą przed chwilą moglibyśmy poznać, gdyby nie to, że kupiłem skipol. Tutaj jak na przykład, jeśli graliście w Dragon's Crown, tak się zdarzyło w waszym życiu, to Dragon's Crown miał taki bardziej przerysowany, taki wulgarny miał ten styl graficzny. Zresztą wszyscy pamiętają aferę o Amazonkę, która była po prostu rozpakowaną wielką kobietą z takim biustem. Tak, Dragon's Crown też bardzo fajna gra. To nawet recenzowałem jakieś tam milion lat temu właśnie. No tutaj jest taki bardziej dziecięcy trochę ten styl tych postaci, nie? To wszystko. No, baśniowy, nie? No baśniowy, no. To ty Max Payne jesteś? Nie, no chciałem go tak szybko, nie? No ale tak, pięć kilo zawsze. No więc i tym miłym akcentem możemy. Kończymy, więc tak, Odin jest... To jest Król Odyn. To jest tata. Król demonów, to jest tata. A to nie jest nasza bohaterka. Więc tak, gra jest na około 40 do 50 godzin. Zmieniają się postacie, jest... To wielka, smutna historia. Bardzo mocna fabularnie. Na pewno brakuje wam beat'em upów, jeśli pamiętacie dawne lata, kiedy tego typu gier było masa. Teraz ich praktycznie już nie ma. No więc przy czym to jest też jakby, będę się upierał i czepiał jak pijany płotu, to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo elementów RPG, a nie tylko po prostu bijatyka chodzona, nie? No tak, ale to jest action RPG opierający się na chodzonej bijatyce. Tak. I to jest świetne, bo łączy rozwijanie postaci i to wszystko, więc tu jest masa rzeczy do robienia. No żeby wymaksować, że tam trzeba trochę narzeć się w tej... W różnych restauracjach. Trzeba dużo różnych rzeczy zjeść. Nie potrzeba guide'ów, gra jest w miarę prosta, jeśli chodzi o zdobycie tej platyny, ale naprawdę mega dobra, więc ja ze swojej strony polecam. Joachim też w końcu dał 9. Trzymajcie się, cześć.